Polska gospodarka korzysta na dobrej sytuacji na rynku pracy. Najniższa stopa bezrobocia od 27 lat oraz rosnące wynagrodzenia. To wszystko powoduje, że wydatki gospodarstw domowych stanowią istotne wsparcie dla wzrostu gospodarczego i spowodowały, że konsumpcja prywatna utrzymuje się na miejscu głównej siły napędowej naszej gospodarki. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach stopa bezrobocia będzie jeszcze się obniżać. Dodatkowo będą także rosły wynagrodzenia, firmy zwiększają zatrudnienie. W wielu miejscach, w wielu miastach, zwłaszcza w tych dużych miastach, możemy już nawet mówić o rynku pracownika, gdzie jest trudno zapełnić wolne wakaty. To, co jest dobre dla konsumentów, czyli dobra sytuacja na rynku pracy, niestety jest dosyć dużym wyzwaniem dla firm. Firmy coraz częściej zgłaszają, że trudności w zapełnieniu wolnych wakatów i braki na rynku pracy są dosyć istotnym czynnikiem i barierą w ich rozwoju oraz w bieżącej działalności firm. Spodziewamy się, że niestety nadal ta bariera będzie widoczna, zwłaszcza, że dosyć rosnący udział ukraińskiej siły roboczej, rosnący udział pracowników z Ukrainy jest pomocny dla polskiego rynku pracy, a zniesienie wiz dla Ukraińców w Unii Europejskiej będzie niekorzystnie działało na nasz rynek pracy, ponieważ wielu pracowników z Ukrainy wybierze kraje Europy Zachodniej, na przykład Niemcy, które są blisko Polski, a gdzie wynagrodzenia są na znacznie wyższym poziomie niż w Polsce. Ukraińska siła robocza, część ukraińskiej siły roboczej oczywiście pozostanie w Polsce. Wiele z tych osób przyjechało tutaj na stale. Widzimy wzmożone zainteresowanie na rynku nieruchomości Ukraińców. Natomiast niższe wynagrodzenia niż jest to w Europie Zachodniej mogą spowodować, że pewna część pracowników z Ukrainy nie będzie skłonna pozostać na polskim rynku pracy.